Cześć, witajcie moi drodzy. Kolejny film, kolejny ciekawy gadżet z Chin. Marka oczywiście Xiaomi, może nie bezpośrednio. Kooperacja z firmą Enshen, czy jak to się czyta. Jeżeli ktoś wie, jaka jest poprawna wymowa tej nazwy tej firmy, to proszę dajcie znać w komentarzach. W każdym razie kooperacja, produkty polecane przez Xiaomi. Xiaomi Enshen, chyba jedna z najciekawszych golarek do włosów w ostatnim okresie, które z portfolio, szerokiego portfolio Xiaomi wyszło. Dodatkowo naprawdę tania, bo kosztuje około 10 dolarów. Także nie przedłużając, może przejdźmy do materiału. Słuchajcie, ostatni okres pandemia powoduje, że i lockout fryzjerów, kosmetyczek powoduje, że zaczęliśmy golić się sami w domach. Popyt na golarki wzrósł niesamowicie, kilkukrotnie. Wszyscy poszukiwali tego typu sprzętu. Tutaj macie gdzieś na kanale porównanie do, czy link do polecanej przeze mnie golarki Brauna. A dzisiaj zajmiemy się oczywiście produktem w kooperacji z Xiaomi, golarką Enshen. Przejdźmy w takim razie do szczegółów. Opakowanie tekturowe. Mamy na nim logo. Jakieś chińskie krzaczki. Mniej więcej wygląd golarki. Nazwę firmy Enshen. Informacje o jakimś buście. Tutaj mamy skrót do aplikacji mobilnej. I druga strona, słuchajcie, nie wiem co to znaczy, jakichś dźwiękowych sygnałów chyba nie wydaje, nie, może to oznacza, że jest cicha. Bateria litowo-jonowa, to od razu mogę Wam powiedzieć, szybkie ładowanie, kabel USB typu C i tryb turbo. Mamy informacje jeszcze o parametrach, coś ma problem z ostrością, słuchajcie, Poco F2 Pro, 5V, 5W. Czyli jak łatwo policzyć 1 amper, prawdopodobnie prąd. Tutaj mamy informację o buście i chyba 1,5 godziny pełne ładowanie. O tym teraz się przekonamy. Mamy jeszcze do wyboru dwa kolory, czarny i biały. Ja oczywiście tym razem miałem możliwość wybrania koloru białego. Tutaj mamy informację, że jest to wersja właśnie czarna i wyprodukowana w Chinach. Wyciągając to jedno opakowanie, w środku otrzymamy, a jakże, drugie, też styrane, słuchajcie, niestety, tutaj już zdjęcie samej golarki, powtórzenie tych samych chyba informacji, tak, mamy tą samą wersję w kolorach, jeżeli chodzi o parametry, również, nic więcej Wam tutaj chyba nie podam, Enshen, z tej strony nie mamy nic, i tutaj logo firmy, więc otwieramy kolejne opakowanie. W środku plastikowy blister, instrukcja obsługi. Zacznijmy może od instrukcji. Ta jest oczywiście tylko po chińsku. Możemy się natomiast z niej paru rzeczy dowiedzieć. O ile przekręcimy ją na drugą stronę. Nie myć pod wodą, niestety. Słuchajcie, istotne, nie jest wodoodporna. Tutaj mamy informację, że mamy włącznik, wskaźniki poziomu baterii, USB typu C, kabelek, coś do smarowania, szczoteczka i sama nakładka. Pokazane, jak można się golić, a jak się nie powinno golić, chyba że ktoś chce sobie zrobić fantę na głowie. I mamy informację o tym, że oczywiście adaptera nie ma w zestawie, jest tylko sam kabel USB, ale może o tym za chwilę. Tyle jeżeli chodzi o instrukcję, przechodząc dalej. Mamy sam kabel typu C, USB typu C. Czy kabel jest długi? Słuchajcie, metrowy. Metrowy kabelek typu C. Każdy ładowarkę chyba powinien posiadać. Współczesne smartfony są wszędzie. I
sam bohater, ale nie, jeszcze jest jeden element, słuchajcie, jest to taka mała szczoteczka do wygarniania z ostrza końcówek włosa, folia z logiem Enshen i sam bohater dzisiejszego unboxingu, kolarka Enshen, słuchajcie, wykonana całkiem solidnie, czarny matowy plastik, ale dobrze spasowany, za wyjątkiem tego elementu, to jest miękkie, słuchajcie, jest miękkie i tandetne i gibie się. Tutaj mamy, oj, widzimy tutaj małą rysę, mamy tutaj możliwość wyboru, słuchajcie, trybów strzyżenia 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 mm. Natomiast według producenta golenie kolić można od 0,7 mm do 21. Czyli od 0,7 do 21 mm. Tutaj mamy jeszcze parametry. Jest tryb boost. Mamy dwa tryby pracy, boost i zwykły. 5V, 5W. Półtorej godziny ładuje się chyba pełny akumulator. Pozwolicie, że tutaj posłużę się opisem producenta. Jeżeli chodzi o parametry, to jeżeli chcecie naładować tą baterię, to pełne naładowanie zajmie półtorej godziny, ale już, słuchajcie, i to będzie, ponieważ pół godziny zajmuje jedno strzyżenie według Xiaomi czy Enshena, to na 3 miesiące starczy, natomiast w godzinę naładujemy do 90% tą baterię, a w półtorej do 100% i to będzie 90 minut pracy, słuchajcie. Słuchajcie, producent chwali się dwoma trybami pracy i cichą pracą. Rzeczywiście tutaj mamy diody, które sygnalizują nam, ile mamy baterii. To jest zwykły chyba tryb. Przytrzymanie dłużej powoduje zwiększenie mocy, ten tryb boost. A jeżeli chodzi o sam tryb, to teraz Wam powiem, jakie tu są parametry. Zwykły tryb to jest 4500 obrotów na minutę, a tryb turbo przełączany dłuższym przytrzymaniem to 5800 obrotów, więc jest to na pewno rzeczywiście boost. Dodatkowo to, co najistotniejsze, to zaraz pokażę, można to zdjąć. Słuchajcie, mamy tutaj, chyba w tej chwili golimy się na 0,7. To, co istotne, jest zabezpieczone końcówki przed przypadkowym, żeby samemu się nie okaleczyć w prosty sposób przypadkowo. I mamy to, co też reklamuje producent, ceramiczne, słuchajcie, ostrza z nanopowłoką. Jak widać, pracują. Pracują i można je czyścić tym, później tymi włoskami, tutaj tą szczoteczką z pozostałości. Niestety nie jest wodoodporna ta golarka. Tu jeszcze można zrobić jedną rzecz, patrzcie, teraz uwaga, i wyskakuje całe ostrze. To jest chyba elementem wymiennym. A tu mamy w środku, tak wygląda sama golarka. Nie wiem, czy można ją teraz włączyć. Można. Tak, i tutaj w ten sposób ją chyba też zakładamy. Tak, tak zakładamy, to się trzyma i możemy też w ten sposób czyścić na sucho, oczywiście pamiętajcie, maszynkę. Samo wykonanie jest bardzo fajne, tutaj taki jakby metalizowany przycisk, natomiast nawet ten plastik jest, powiem Wam, solidnie spasowany, port USB typu C. Zobaczymy, jak się będzie ta ładowarka, ta golarka sprawować. Pytajcie, jeżeli chcecie, w komentarzach o jakieś kwestie z użytkowaniem, sam ją wypróbuję. Dajcie znać w komentarzach również, czy korzystaliście z tego typu maszynek, jakie maszynki używacie, czy jesteście z nich zadowoleni. Ja mam nadzieję, że ta maszynka, jak za cenę około $10,
będzie sprawowała się dobrze. Większość opinii na internecie jest bardzo pochlebnych. Plusem jest jeszcze to, że tutaj mamy baterię litowo-jonową i to jest chyba 18650, czyli najbardziej popularny akumulatorek, więc łatwo będzie go wymienić, ale baterie litowo-jonowe mają dosyć długą trwałość, do 500 cykli powinny wytrzymać, więc no tutaj na pewno ta golarka wystarczy Wam na długie, długie lata, nawet jeżeli będziecie się golić całą rodziną. Na sam koniec proszę Was o łapki w górę, subskrypcję kanału, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście do tej pory, najlepiej z dzwoneczkiem i oczywiście udostępniajcie film, lajkujcie na portalach społecznościowych, ponieważ chciałbym, aby ten materiał dotarł do jak największej liczby osób. Hej, hej!